To skąd, to jest proste pytanie. Skąd pan wie, jakie są powiązania rodzinne z panem Lisem, pana prezesa Obajtka? Bo to jest wiedza naprawdę dosyć ekskluzywna. Popytać, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Ale to kogo pan o to zapytał? Ale jeżeli mogę, panie redaktorze. Nie, ale to niech pan odpowie na pytanie. Kogo pan o to zapytał? Naprawdę, no. No, ale naprawdę, niech pan odpowie na pytanie, kogo pan o to zapytał. Ale panie redaktorze, pojawia się artykuł szkalujący osobę, która kieruje największą polską spółką. Spółką, która prowadzi bardzo mocne inwestycje. Spółką, która... Nie, ale nie odpowiada pan na moje pytanie. Przepraszam bardzo. Nie, panie ministrze, ale zasady tego programu są takie. Albo pan odpowiada na pytanie, albo oddaje głos następnej osobie, wobec czego oddaję głos panu marszałkowi Czerzastemu. Proszę państwa, znaczy tak do pana ministra prezydenckiego się zwrócę. To taka rozmowa między ministrem a dziennikarzem, to się nazywa trafiony, zatopiony. Został pan trafiony i zatopiony. Tak nawiasem, Polska chyba jest jedynym krajem, Polska jest chyba jedynym krajem, w którym minister prezydencki bardzo interesuje się historią brudnej pały. Wie pan, weźcie się do roboty, tym się nie interesujcie.